Hej kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. Dzisiaj przetestujemy sobie kilka chińskich kosmetyków. Część kupiłam sama i to są kosmetyki marki She Glam. Mam tutaj trzy produkty, także sobie zobaczymy, czy to jest w ogóle warte zachodu. Ale mam też dwa luksusowe produkty chińskie. Odezwała się do mnie marka Zissi, która ma przepiękne kosmetyki. W ogóle wizualnie po prostu są mega ładne. Natomiast czy jakość idzie w parze z wyglądem, to się zaraz przekonamy. Mogłam sobie wybrać dwa produkty do testów, jedną paletkę cieni i jedną pomadkę. I najpierw Wam pokażę paletkę cieni, która wygląda w ten sposób. To wygląda po prostu jak takie małe puzderko. Tu się brokat przelewa w środku. Oczywiście wszystko jest bardzo ładnie zabezpieczone. Mamy tu folijkę. O, teraz już sobie zdjęłam. I szczerze, no jest to plastikowe opakowanie, ale wydaje się być solidnie zrobione. Jedynie co się obawiam, to to, że tutaj to złoto będzie schodzić. Natomiast poza tym jest ciężkie i wydaje się dość luksusowe, aczkolwiek też trochę dziecinne. Takie mam skojarzenia. W środku już Wam pokazuję, jak ta paletka wygląda. Mamy lusterko jeszcze zaklejone, bo nie używałam tych kosmetyków. Lusterko jest całkiem pokaźne i dobrej jakości. Mamy też taki dwustronny pędzelek, który jest bardzo mięciutki. Ciekawa jestem, czy będzie się dało nim malować. A cienie wyglądają tak, może tak Wam pokażę. O. Kolorystyka bardzo mi się podoba, no dlatego też tą paletkę wybrałam. To jest w ogóle paletka The British Museum i Zissi. To jest chyba Alice in Wonderland, tak mi się wydaje. Jeszcze raz Wam pokażę z bliska, zanim zacznę swatchować, jak to ślicznie wygląda. Cienie naprawdę prezentują się bardzo ładnie. Te tłoczenia też są bardzo ładne, także paleta wizualnie jest przepiękna. Playboy Mac. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline 'cause it's all tied up. Just bike over then. We'll be right back.
Tak wygląda paleta po swatchowaniu. Jak widzicie, już nie wygląda tak ładnie jak wcześniej. Jeden minus, który tutaj już od razu zauważam, to to, że jej nie można mocniej otworzyć. W związku z czym, jak się malowałam, no to musiałabym tak trzymać paletkę. Co jest niekomfortowe, bo ona się po prostu jakby automatycznie środek ciężkości się tak ukształtował, czy jest w takim miejscu, że łatwiej jest trzymać paletę troszkę pochyloną, nie? Tak sobie trzymać, o. Tak, bardziej, tak? Natomiast wtedy nie widzimy lusterka, a trzymając tak, to po prostu ręka zaczyna po chwili boleć, bo ona jest jednak dość ciężka. Jeżeli chodzi o matowe cienie, tutaj mamy, myślę, że cztery matowe cienie, bo ja te liczę jako dwa. I tutaj mamy część błyszczącą, znaczy matową z drobinkami i matową. I z tej strony jest tak samo, matowa z drobinkami i matowa. Ja Wam jeszcze cienie pokazywałam na oku osobno, te kolory. Także mamy cztery cienie matowe, cztery cienie matowe z brokatem, co, czy tam z drobinkami, co dla mnie jest bez sensu, bo te drobinki tak się nie utrzymują na twarzy, na oczach. Na oczach. Pigmentacja tych matowych cieni jest bardzo fajna. Ale te takie róże są bardzo podobne, także zobaczymy, czy jak będę wykonywała makijaż, czy będzie widać w ogóle różnicę między tymi cieniami, bo naprawdę są bardzo podobne. Te cienie się też sypią, tak jak widzicie. Natomiast nie jest tak źle jak w przypadku Glam Shopu, ale wydaje mi się też, że Glam Shop ma mocniejszą pigmentację od tych cieni matowych. Jeżeli chodzi o cienie błyszczące, to mamy tutaj dwie formuły. Jedna formuła jest taka trochę podobna do Ultra Pereł z Glam Shopu, czyli tłusta. I trochę się obawiam, że te cienie będą się ważyć na powiekach. Zobaczymy, dam Wam znać w opisie na dole po jakimś czasie, czy tam dzisiaj wieczorem, jak już będę wiedziała, jak to wygląda. I tutaj mamy właśnie pięć takich cieni tłustawych o delikatnej bazie kolorystycznej z drobinkami. I mamy jeden cień, ten, on jest już mocniej napigmentowany i to jest po prostu taka zwykła perła. Nagrywam szybki voiceover, ponieważ zapomniałam włączyć mikrofon, jak Wam pokazywałam paletę i brwi. Także jeżeli chodzi o ten produkt Shiglam, to on ma dość ciemny kolor, rozlewa się. Porównałam Wam go też do pisaków z NYXa oraz Eveline. NYX zdecydowanie wygrywa, jeżeli chodzi o jakość, ponieważ ten z Shiglam się troszeczkę rozlewa, jak widzicie na gołej skórze. Widać, myślę, te takie paski na mojej dłoni. Ma też mocny kolor, także dla mnie to jest produkt zbyt ciemny, dlatego ja go dzisiaj nie użyję. Pokażę Wam tylko, jak on wygląda. Dość dużo tego tuszu się z niego wydobywa, więc też ciężko jest zrobić cienkie linie imitujące włoski. Uważam, że z daleka to nie wygląda źle, natomiast z bliska, jak się przyjrzałam, to są to dość grube kreski, więc widać, że tam jest coś tak, wiecie, namalowane, napaćkane. Na jedną brew nałożyłam odrobinę korektora i tam nałożyłam pisak z Shiglam. Tamten efekt jest mocniejszy, intensywniejszy. Ciężej wydaje mi się tam przez to narysować delikatne włoski, natomiast z drugiej strony, gdzie nakładałam produkt na gołą brew, w sensie bez żadnego dodatkowego korektora, podkładu, pudru i tak dalej, to ten efekt jest delikatniejszy. Troszeczkę się tam też rozlewa ten pisak. Nie mocno, ale troszeczkę tak. Mniej niż na dłoni. Natomiast tam, gdzie był korektor, totalnie nie widziałam żadnego rozlewania się tego tuszu. Także teraz przejdę sobie już do tych produktów z Shiglam. Mam tutaj bronzer i to jest róż. Ja mam kolor różu 101 Love Cake, a jeżeli chodzi o bronzer, to jest Golden Sun. Widziałam te produkty u zmalowanej i stwierdziłam, że mają takie ładne opakowania, żeby po prostu ładnie wyglądać i dlatego chciałam sobie je przetestować. Może to jest głupi powód, żeby testować produkty, ale po prostu no opakowania moim zdaniem są śliczne. Śliczne, bardzo ładne. Dobra, przechodzimy do bronzera. Ja tych produktów już raz używałam, także już co nieco o nich wiem. Jeżeli chodzi o ten kolor Golden Sun, to on jest dość ciepły. I ja go nakładałam kiedyś gąbeczką i szczerze, on wtedy mi po prostu znikał z twarzy, także dzisiaj spróbuję sobie go pędzelkiem nałożyć, tylko muszę znaleźć jakiś pędzel. Mam tu pędzelek, którym zwykle nakładam bronzer w kremie z Glam Shopu, to jest GB04, syntetyczny, także nim sobie spróbuję nałożyć bronzer. Ten bronzer w ogóle wygląda w ten sposób. I tutaj mamy taką gąbeczkę, na którą się nabiera produkt. On jest taki dość wodnisty. Także zobaczymy. Nałożę sobie go po prostu tak o na pędzelek. O, pokażę Wam jeszcze kolor na dłoni. Tutaj nie mamy zbyt mocnej pigmentacji, także na pewno nie zrobimy sobie łatwo krzywdy tym produktem. Ale też trzeba go budować. Co może być plusem i minusem? On jest taki wodnisty, ale wydaje mi się też, że jest lekko tłustawy, ale troszeczkę tylko.
No, także tak wygląda jedna strona z bronzerem. Dość łatwo się aplikuje, także tutaj nie ma problemu. To ja mówię, jeżeli chodzi o konsystencję, to jest wodnista, lekko tłustawa, delikatna pigmentacja, którą należy i można budować. Także myślę, że zarówno dla ciemniejszych, jak i jaśniejszych karnacji będzie w porządku. I zdecydowanie polecam go nakładać syntetycznym pędzlem, bo gąbka po prostu dość dużo go zjada i trzeba go dokładać i dalej jest go mało. Teraz przejdę sobie do różu, on wygląda tak, czyli opakowanie jest po prostu identyczne, taka sama zasada, odkręcamy w środku gąbeczkę i tak jak mówiłam o bronzerze, że on jest delikatnie napigmentowany, tak, tutaj już pigment jest bardzo intensywny. Także jego trzeba tylko troszeczkę nałożyć. Wydawało mi się, że on ma drobinki, ale ten konkretnie kolor nie ma. To jest kolor Love Cake. I jego myślę, że sobie nałożę już gąbeczką. Tak odrobinkę, bo tak jak mówię, on już ma pigment. Tu już jest pigmentacja. O, taki kolor. I... A nie, dobra. Ma jednak, ma drobinki. Także on by się dogadał z tym cieniem matowym, drobinkowym z palety VC. A teraz widać ten shift taki złoty, to są drobinki. Wolałabym produkt bez drobinek, ale no taki wybrałam. Bardzo ładny kolor. Gdyby nie było tych drobinek, to byłby wręcz piękny, ale szczerze, ja tu nie widzę, żeby te drobinki się na twarz przeniosły. Chyba dzięki temu, że najpierw sobie nałożyłam produkt na dłoń, potem wklepałam gąbeczką, w gąbeczkę raczej i teraz dopiero doklepuję do twarzy, to ja tutaj tych drobinek na twarzy nie widzę, także superancko. I zdecydowanie polecam Wam sobie go nakładać najpierw na dłoń i dopiero potem na gąbeczkę, bo po pierwsze właśnie dzięki temu nie macie tych drobinek, a po drugie no, nałożenie sobie czegoś takiego na policzek, ja tak zrobiłam, za pierwszym razem jak używałam tego produktu, no to potem miałam bardzo, bardzo różowe policzki. Oprócz pod oczami przygotuję sobie pudrem pod oczy od Kobo. Na strefę tę nałożę puder taki matujący, translucent z One Size Beauty. Widziałam, że ta marka jest już dostępna w Douglasie, przynajmniej na stronie internetowej. A na boki twarzy nałożę sobie puder od Lovely i Magdy Włosewicz rozświetlający. Użyję sobie też dzisiaj paletki Desi Cosmetics, której dawno nie używałam, a bardzo ją lubię. Użyję bronzera i rozświetlacza z tej palety, natomiast jako różu użyję sobie cienia z palety cieni od ZC. Brwi mam już gotowe, także tak jak mówiłam, spróbuję sobie użyć jednego z tych kolorów dużych cieni jako różu po prostu do policzków i mam nadzieję, że nie będzie tych drobineczek tutaj widać. Wezmę tą stronę z Alicją. Drobinek totalnie nie widać, ale tutaj pigment jest dość. Na powiekach mam bazę z Pilui. No nie mogę się do tego lusterka malować, musiałabym tak trzymać paletę. Niewygodne, to jest bardzo niewygodne. Jakby się mocniej otwierała, to byłoby to o niebo lepsze rozwiązanie. Będę używała pędzelka załączonego do palety. I zaczynam od jedynego matowego brązu, który jest w palecie. Bardzo ładnie się przykleja do bazy. Pędzelek jest miękki, nic nie kuje. Tym samym pędzelkiem nałożę cień z Alicją, który też nakładałam na policzki. Drugą stroną pędzelka blenduję sobie granice. Załamanie nałożę sobie cień z flamingiem, tą jaśniejszą część z drobinkami. No widać, że ten cień tutaj i ten cień to są inne cienie, natomiast różnica jest subtelna moim zdaniem, mimo tego, że w palecie różnica jest mocniejsza, to tutaj różnica jest dość subtelna. Ten pędzelek jest całkiem spoko. Jak na to, że jest dołączony do paletki, chociaż do paletki za chyba 200 ileś złotych, dobrze. Jest całkiem spoko, w każdym razie. Położę sobie jeszcze troszkę bronzu. W tej palecie nie ma matowego beżu, więc nałożę sobie po prostu puder pod łuki brwiowe. Na środek powieki nakładam Glam Glue i wklepuję ten jasny, różowy, błyszczący cień.
dolną powiekę nakładam brązowy cień. Teraz biorę kolejny, inny róż, zobaczymy jak będzie wyglądał, inny może sobie go od wewnętrznej strony dolnej powieki. Mam wrażenie, że praktycznie się zlał z tym brązem. I w wewnętrzny kącik nakładam najjaśniejszy, błyszczący cień. Dokończyłam sobie makijaż oczu, został mi teraz ostatni element makijażu, czyli usta. I tutaj też mam pomadkę, którą dostałam od marki ZC. Ona wygląda w ogóle tak, a właściwie tak wygląda opakowanie. Bardzo okazałe. Tutaj sobie tak wyciągamy, aby mi nie wypadło. Mamy taką jakąś folijkę, coś tu jest napisane. I popatrzcie. To po prostu wygląda jak jakieś małe dzieło sztuki. Mamy pomadkę złotą. Opakowanie w ogóle jest bardzo podobne do opakowania od Charlotte Tilbury. Tyle, że ona ma kolor takiego różowego złota, co mamy złoto. Mamy tutaj takiego smoka, która oplata tą pomadkę. W środku pomadka wygląda tak. No, to jest ładne, jako ozdoba na toaletkę na pewno super, natomiast myślę, że to jest bardzo niepraktyczne, żeby to na przykład wrzucić do torebki. A sama pomadka w sobie wygląda tak. Już wam pokazuję, jaki tutaj jest ładny wzór. Śliczny, śliczny wzór. Wybrałam sobie kolor bodajże 10, M10, tak? Bo wydawał mi się taki bardzo użytkowy, gdy widziałam filmy chyba u Zmalowanej i u Magdy Wołosewicz, też z tymi kosmetykami, to one miały czerwone pomadki, z tego co pamiętam. Ja chciałam jakąś bardziej nudziakową, taką wiecie, użytkową. Ja też czerwone pomadki bardzo rzadko noszę i poza tym mam jeden swój ideał i go z żadnym innym nie zdradzę. Także wziąłam sobie taki kolor pomadki. I chyba mam też jakąś konturówkę do ust. Albo nie mam konturówki. Dobra, spróbujemy bez konturówki w takim razie. Aż szkoda mi tej pomadki używać, bo jest taka ładna. Pachnie wanilią. Trochę jak pomadki z Maca. Jakoś szczerze spodziewałam się mocniejszej pigmentacji. I trochę jaśniejszego koloru. Tak to wygląda. Ta pomadka jest taka woskowa troszeczkę. Teraz sobie swatchę na dłoni jeszcze, ale nie. No tak wygląda kolor na dłoni. Myślałam, że będzie troszeczkę inny, bo on jest taki lekko brązowy, rudawy i szczerze tak... Nie do końca mój kolor, natomiast pomadka sama w sobie jest bardzo komfortowa. Nie daje zbyt mocnego koloru. Jest taka lekko transparentna. Trochę mi przypomina w swojej konsystencji pomadki od Agnieszki Januszki i Glamshopu. Bo one też nie są takie idealnie kryjące od razu. Tutaj możemy też budować, jak widzicie, kolor. Wykończenie jest lekko błyszczące i wydaje mi się, że takie jest. Że to nie jest przez to, że miałam balsam na ustach, tylko po prostu takie jest. Ja się spodziewałam, że tam pomadka będzie matowa. Nie wiem dlaczego, ale takie miałam wrażenie. A tutaj mam jakiś tusz. Na pewno nie będzie to najtrwalsza pomadka. Ale za to jest bardzo komfortowa. Także tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Przejdziemy sobie teraz do szybkiego podsumowania, jeżeli chodzi o pomadkę. Opakowanie bardzo takie ciężkie. Myślę, że niepraktyczne, ale ładne, jako ozdoba toaletki. Spoko. Ja bym sobie tej pomadki szczerze sama nie kupiła ze względu na kolor, bo myślałam, że będzie troszeczkę inny. Natomiast jeżeli ktoś lubi taki kolor, to jest bardzo komfortowa. Wykończenie jest błyszczące i ona jest taka lekko transparentna. Ale można ją zbudować, jak widzicie. Dobra, jeżeli chodzi o paletkę, no to opakowanie, tak jak Wam mówiłam, bardzo ładne. Troszeczkę, kurczę, troszeczkę ten złoty tutaj plastik mi się wydaje taki tandetny, nie wiem. Obawiam się, że tutaj się to będzie odklejało, łuszczyło i to nie będzie dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli ktoś lubi takie opakowania, no to opakowanie na pewno jest bardzo ładne. Ale jest to podobne opakowanie do, wydaje mi się, Make Up Revolution. Oni też mają takie jakieś brokatowe coś, nie? Ja nie miałam takiego opakowania nigdy od nich. Wygląda to na pewno ciekawie, ale no... Ale uważam, że nie jest to najlepsze jakościowe opakowanie teraz po czasie. Jeżeli chodzi o lusterko, jest bardzo dobre jakościowo, natomiast no niestety to, że nie można go mocniej odchylić, bo po prostu bym złamała sobie ten zawias, sprawia, że ciężko się z niego korzysta. Musiałabym tak trzymać paletkę, a podczas malowania ja sobie lubię paletkę trzymać w ten sposób. Tak, o. No i wtedy się nie widzę, nie? Jeżeli chodzi o pędzelek, bardzo fajny. Jak na to, że to jest pędzelek dołączony do paletki, to myślę, że jest bardzo fajny. Taki właśnie podróżny. Używałam go podczas makijażu i dobrze mi się nie pracowało, nic tutaj nie kłuło, jest bardzo mięciutki. Ale nie jest najlepszy pędzelek na świecie. Znam lepsze oczywiście osobno do kupienia. Jeżeli chodzi o cienie,
to maty są bardzo fajne, dobrze się nimi pracuje. Minusem ogromnym moim zdaniem jest to, że one się dość mocno zlewają. Są bardzo podobne, te róże są naprawdę bardzo, bardzo podobne i na oczach wychodzą jeszcze cieplej niż w palecie. Ogólnie paleta jest dla osób ciepło-różolubnych. Jeżeli nie lubicie ciepłych, różowych tonów, to nie jest paleta dla Was, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o cienie błyszczące, to takie tłuste, czyli cały ten górny rząd i ten taki miedziany cień, to je się bardzo, bardzo ciężko nabiera. Ciężko jest nabrać grubszą warstwę tego cienia, bo on właśnie jest taki tłusty, troszkę się jakby zbija. Ogólnie paletę oceniam jako na dobrą. Myślę, że jest to dobra paleta, szczególnie dla osób, które lubią takie ciekawe, inne opakowania, lubią jak paletka w środku jest ładna, bo tutaj zdecydowanie nie można powiedzieć, że jest brzydka, natomiast już po jednym użyciu te wzory znikają, także... Tak wiecie, jeżeli chcecie mieć ładną paletkę, to musielibyście jej nie używać po prostu. Ale dla osób, które nie oczekują jakiejś turbo pigmentacji, bo tutaj pigmentacja na pewno nie jest na przykład tak dobra jak w Glam Shopie, ale za to też się te cienie tak nie sypią, nie mogę się wysłowić. Także myślę, że to jest fajny produkt dla osób, które chcą mieć produkt ładny. Taki dość bezproblemowy, jeżeli chodzi o blendowanie cieni matowych, bo one się po prostu troszkę zlewają, w związku z czym tutaj nie zrobicie sobie jakiś plam, po prostu nie zrobicie sobie problemu z przejściami i z blendowaniem. Uważam, że wygląda to wszystko ładnie, dobrze mi się tym pracowało, ale tak jak mówię, to są cienie, szczególnie te różowe cienie są bardzo podobne, w związku z czym uważam, że nie powinno być problemu ogólnie z pracą tą paletą. Też fajne jest to, że tych dużych cieni można użyć sobie jako różu, tak jak ja dzisiaj zrobiłam, i wtedy macie od razu make-up oczu i twarzy taki mocno dopasowany. Także fajny produkt, ale szczerze sama bym go ponownie nie kupiła, bo mam, uważam, lepsze palety. I teraz przejdźmy sobie do tych tanich produktów, czyli produkty od Shiglam. Te kosztują bodajże około 20 zł i są moim zdaniem bardzo fajne. Jeżeli potrzebujecie bronzera w płynie, który jest dość wodnisty, nie zostawia dużej ilości pigmentu od razu na twarzy, czyli można go budować, nie zrobicie sobie krzywdy i dość łatwo się pracuje i blenduje, to jest coś dla Was. Mamy tutaj ładne opakowanie, produkt, którym można łatwo pracować, także myślę, że dla osób szczególnie początkujących też będzie to bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o róż, to też uważam, że jest to bardzo fajny produkt, jest zdecydowanie mocniej napigmentowany od tego bronzera, także tutaj już trzeba uważać, jak się go nakłada. Zdecydowanie polecam Wam nałożyć sobie trochę na przykład na dłoń, czy gdzieś tam po prostu na gąbeczkę i sobie odcisnąć troszkę i dopiero później nakłada się twarz, bo jak przesadzicie, to będziecie wyglądać tak, jak na przykład ja wcześniej wyglądałam, czyli tak jakbym przebiegła co najmniej maraton i miała całą czerwoną twarz. Także polecam ostrożnie nakładać i zwróćcie uwagę, jeżeli byście się interesowali tym produktem, na to, czy są w nim drobinki, bo w tym kolorze akurat są drobinki, w tym, co ma zmalowana, nie pamiętam jak on się nazywa, ale tam ona mówiła, że nie ma drobinek. I wydaje mi się, że też na stronie było widać, w którym mogą być drobinki, a w którym tych drobinek nie ma, także zwróćcie sobie na to uwagę. Ogólnie fajny produkt, tani, ładnie opakowany. A jeżeli chodzi o ten pisak do brwi z Shiglam, to w ogóle tej drugiej strony, tej kredeczki użyłam sobie, żeby delikatnie wypełnić brwi, bo ostatnio lubię taki troszkę delikatniejszy efekt. I fajnie się sprawdził. Ta strona z kredeczką właśnie, czyli ta, jest zdecydowanie cieplejsza od tej strony pisakowej. No to kredka jest zdecydowanie cieplejsza, dobrze mówiłam. W każdym razie, bo nie nagrało mi się dźwięk, mam nadzieję, że udało mi się to jakoś tam skleić wcześniej, jak mówiłam o tym pisaku. Uważam, że jest to fajny produkt, natomiast trzeba go troszkę ograć i trzeba uważać, jak się go używa, ponieważ jeżeli chodzi o pisakową stronę, to dużo tuszu się wydobywa, ciężko jest zrobić takie cieniusieńkie włoski, imitację włosków. Dla mnie ten produkt jest trochę za ciemny, także ja go dzisiaj nie użyłam na brwi, ale myślę, że jest to na pewno produkt ciekawy i gdyby był jaśniejszy kolor, to pewnie bym sobie wzięła jaśniejszy kolor. I fajne jest też to, że z drugiej strony właśnie mamy kredkę, bo jak nam się na przykład trochę bardziej spieszy, dla mnie kredka jest szybsza po prostu od tego pisaka. Więc wtedy, jak mi się spieszy, na przykład mogę sobie jednego użyć, jak mi się mniej spieszy, bardziej chce się pobawić, to wtedy drugiej strony, także bardzo fajnie. I myślę, że dla osób, które mają gęstsze brwi, ciemniejsze ode mnie, ten kolor będzie bardzo fajny, natomiast dla mnie jest trochę za intensywny.
I to było już na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój makijaż. Co myślicie o kosmetykach, które dzisiaj testowałam? Może je znacie, może je macie. Dajcie oczywiście koniecznie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o kciukach w górę, o subskrypcjach i oczywiście ogólnie o komentarzach. Możecie napisać co wamkolwiek chcecie, na przykład jak Wam minął dzień. Ja się już z Wami żegnam i widzimy się w moim kolejnym filmie. Pa!